Cześć, 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 witajcie, Frodo z tej strony, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Giganta Kabuto, obywatel Kabuto. Dzisiaj mamy za zadanie i od razu może lećmy, całą ekipę mam, więc fajnie. Za zadanie tutaj wybudować bazę. Mam nadzieję, że mi się uda i to musimy zrobić, słuchajcie, w miarę szybko, dlatego że nadchodzą przeciwnicy, więc... Nie ma tutaj czasu do stracenia. Pierwsze co... Czekajcie, najpierw muszę chyba tego skasować. Dobra. Pierwsze co, słuchajcie, to musimy tak... co my tutaj mamy? Aha, dobra, najpierw tego trzeba wyeliminować. Bo to nie stanowi problemu, ale zobaczcie. Dobra, zabiera. Najpierw musimy ludzików tutaj nazbierać. Jeszcze ktoś tu wyszedł. Chłopaki, zabierajcie ich. Jeszcze tutaj jeden jest. No dobra, to ja... Aha. No dobra. Dobra. I oprócz tego jeszcze musimy tutaj jedzonko. Dwadzieścia jedzonka, by przydało się tutaj nazbierać. Tamten mi zwiał, dobra, ale to trzeba go zabić. Na tym to będzie polegało, że najpierw musimy zebrać ludziki. Dobrze, że inni też mogą to zabrać. Szybko dajemy ich do bazy. W miarę szybko. Chodzi o to, że oni będą właśnie tutaj przychodzić i mogą nam zabić tutaj, o, naszych. A mamy tutaj tego dziadka. Hello, Max. Go and get enough food to fill the stove. To fill the stove. Please stand on the food pad here. You will also need to find Smarties to work for you. Tak. Thanks, mister. Good going. That should last us a while. Now go to the build pad and help us rebuild this base. Be sure to keep the stove well stocked with pimp meat. Robocik też jest śmieszny. Toby. Dobra, i mam tutaj kolesi, oni tutaj budują, dobrze. Ale to jest za malutko, potrzebujemy jeszcze troszkę tych bystrzaków. I potrzebujemy przede wszystkim jedzenia, dużo jedzenia, żeby to wszystko fajnie rozbudować. I zaraz wam pokażę, oni tutaj będą nadchodzić z każdej strony. Tu już mamy jedzenie, ale poczekajcie, ja bym najpierw chciał jeszcze... Tam mamy jedzonko, dobra. What the heck? Dobra. Zapomniałem, słuchajcie, o wieżyczce jakoś. Dobra, czy tutaj ktoś jest? A, tam jest ten potwór jeden wielki. Dobra, są tutaj. Więc można... Holy crap. Trzeba najpierw go chyba jednak rozwalić. Nie ma co. Dobra, czy ktoś zabrał ludzika? Zabrał ktoś. Widzicie, tam idą. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, kolego, bo ja potrzebuję cię. Hello. Dobra, a ci tutaj niech se będą. Jeszcze tutaj mamy jednego. No, zabierać. Chłopaki, zabierać go. Właśnie one nie zawsze chcą wskoczyć mi tu. Dobra, mamy. I czekajcie, i jeszcze by się przydało, nie wiem czy zdążę, bo oni idą. Żarcia, żarcia. Gdzie to, gdzie one są te świnie, czy co to jest? Czekajcie, jeszcze to trzeba tutaj sprzątnąć kolesia.
Kurde, dobra, to może ich sprzątniemy, co? To jest pierwsza fala w sumie. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby oni tutaj przyszli do nas. Dobra, idą, jedzenie idzie, idzie jedzenie i idą kolesie jeszcze na dodatek. Kuźwa, prawie teraz, kiedy mi tu jedzenie idzie. Jeszcze. Jeszcze. Dobra, mamy 20 kawałków, więcej nie wezmę. Spadamy, mamy troszkę jeszcze bystrzaków, więcej też ich tutaj nie ma. Tamci niech sobie idą. Ile ich tutaj nosimy? Trzech? Czy jeszcze ktoś coś ma? Nie, trzech ich jest, dobra. Ale 20 mięsa, to najważniejsze. Teraz będziemy musieli się skupić, słuchajcie, na mięsie. Cały czas dowozić te mięso tu, że tak powiem. Dobra, trzeba szybko budować. Trzeba szybko budować bramy, bo oni też będą nadlatywać, więc to jest problem. Dobra, tu jedzenie. Pięknie. I teraz tak, tutaj możemy sobie przejść. I pierwsze co budujemy to. Go. Dobra, idą, widzicie? Pierwsza jakby budowla. Zaraz dokładnie zobaczę, na czym polega ta budowla, do czego ona nam będzie tutaj, do czego posłuży. Szybko budują, dlatego że mamy dużo bystrzaków i dużo jedzenia. To najważniejsze. Tak, ona chyba nic, wiecie? A jeszcze to, to jest też fajne, to jest taka broń, która naprawia nam budynki. Też będziemy mogli to użyć. Dobra, chyba mamy budynek, spróbujmy teraz coś innego. Czy jest coś już innego? Oczywiście, że jest. Mury tutaj będą też. Dobra, najpierw to. Dobra, idą. A to można już? Też można. Dobra, ale podejrzewam, że będzie nam tutaj brakować żarcia, więc ja myślę, że trzeba iść po jedzenie. Tylko uwaga, bo oni tutaj szli. No właśnie, idą. Dobra. Jak widzicie, idą też reapery. To jest najgorsze. Dobrze, że mam chłopaków, to oni mi jakoś tutaj w miarę pomogą. Szybko, bo znikają te mięska. Dobra, 12 na razie. Czekajcie, jeszcze zabijemy tych. Dobrze. Jest ok, teraz musimy poczekać, aż widzicie, nowe się wykluły. I one muszą teraz troszkę podrosnąć, zanim będzie można je. Dobra, jakoś tyle. Chociaż troszkę. Zapieprzają, bo są malutkie. Dobra, 18, myślę, że jest ok. Więcej ludków już nie ma. Wracamy się do bazy. Boję się, że będą ci, co tutaj nadlatują zaraz. Dobra. Tutaj już ładnie wszystko wybudowane. Mam 18 mięsa.
Więc jeszcze szybciutko damy tutaj i budujemy dalej. Mury obronne, to najważniejsze. Jest okej. Szybko teraz tu, bo oni z tej strony też będą nam tutaj przychodzić. Dobra, to zróbmy większe. Dobra. I to. Dobra, na razie to. Na razie to. Budujcie, chłopaki, idę wam po żarcie. Bo oni przestają budować, jak nie będzie jedzenia, nie? Także to trzeba o tym wiedzieć. Możemy też pójść z tej strony. I ogólnie możemy też zostawić naszych chłopaków, to żeby tutaj nam strzegli naszej bazy. Nie musimy ich zabierać ze sobą. Ale spoko. Na razie jeszcze mogą... Popatrzcie, idą. Dobra. Już by byli z tej strony, z kubańca. Dobra, ten się zaciął, to już ci pomożemy. Dobra, i tam chyba było jeszcze coś, tak? Tutaj jakieś... Co tutaj się tak zacięliście? Dobra, i z tej strony. Dobra, tutaj wszystko, bo tutaj chyba najmniej jest ich. Idziemy teraz tam. Też mówię 12, to jeszcze. Dobra, ładnie, ładnie, budują tu. Budujcie. Zostawmy mięsko. Dobra, i teraz tak, co tu możemy jeszcze wybudować? Dalej możemy wybudować mury obronne, zróbmy to więc. Tak, nie mam na razie bystrzaków, więc z tej strony na razie nic nie zrobię. A to co to jest? Aha, to jest mapa, dobra. Dobra, budujcie, ja wam idę teraz jeszcze po jedzenie. Tylko kurde, jak było komendy, żeby na przykład zostawić chłopaków. A tutaj nie jest czasem mój sklepik? Czy ja mogę tutaj się zaopatrzyć? Coś? Pewnie, że tak, super. Widzicie, są jeszcze takie, o, wieżyczki. Też możemy je tutaj zostawić. One nam też pomogą w jakiś sposób. Którym to było, pamiętacie może? Jak zwykle. O, niech sobie będą te wieżyczki tu. Nie wiem, ile mogę ich postawić, ale to nieważne. Niech one tutaj stoją. One nam tutaj pomogą. Jak oni tutaj by wylądowali, czy coś. A nie mogę latać z tym. Dobra. Czy jeszcze coś budujecie, chłopaki? Czy już macie jeszcze jedzenie? Sprawdźmy to. Tak, można. Aha, out of food. Czyli widzicie, jednak musimy im dostarczać to jedzenie praktycznie cały czas, bo oni tutaj nic nie zrobią. A. Hello, Max. F*** me! The Reapers are coming! The Reapers are coming! I'm out of here! O kurczę. Toby. Well, that's a bloody morale boost, isn't it? No trudno. Okay, Max. Battle stations. Rejoicing, take cover. Prepare for an attack at any time. O właśnie. Zaczyna się, słuchajcie. Reapery. Teraz jeszcze nie pamiętam, czy z którejś strony będą jeszcze. A, nie wziąłem sobie plecaka. Ojojoj, co ja zrobiłem? A nie mam. A nie, nie mam. No tak, bo skupiłem się na tym wszystkim. To było... A gdzie jest mój plecak? Patrzcie!
Shield. Kurde, nie mam. O co, come on? Właśnie, bo oni tu fruwają, wiecie? To mi się nie podoba. Dobra, postawmy tutaj wieżyczkę też. Idą. Okej, nie było tak źle. Na razie mogę ich tu zostawić. Bo, ale jeszcze idą z tamtej strony, więc to będzie problem. Chciałbym teraz jeszcze trochę mięsa. Szybciutko, zresztą. Dobrze. Wracamy się szybciutko. Na razie jest ok. Szkoda, że nie ma więcej bystrzaków, ale no. Zebraliśmy wszystkich z tych wiosek. Tak naprawdę w tym odcinku zrobimy sobie chyba tylko tę jedną misję. Mam nadzieję, że ona mi... że ja ją zrobię, bo... można tutaj łatwo sfailować i zginąć. Stracić... może nie zginąć... tylko stracić bazę i to jest najgorsze w tym wszystkim. Chłopaki mi się tu kopcą. Nie wiem, czy mogę czasem tą bronią, czy mógłbym ich uleczyć. Zaraz sprawdzimy to. Dobra, najpierw dostarczę mięso. Na razie mamy drewniane mury. Chciałbym jednak, żeby były kamienne. Dobra, jedzcie ładnie. Jeszcze wam przywiozę. Dobra. Na razie niech będzie tyle. Bo teraz chyba już będą takie mocniejsze te mury. Zobaczymy. Właśnie, czy ja mogę chłopaków swoich wyleczyć w jakiś sposób tym? Nie wiem, jak to się zmieniało. Tak, widzicie? Mogę leczyć. Aha, bo to się też ładuje, tak jak mój plecak. Dobre. Ale dobrze by było, żeby mieli na full życie, bo oni mi są tutaj koniecznie potrzebni. Chodź tu jeszcze, Gordon. Dobra, Gordon jest. Reg. Aha, Bennett. Żeby na zielono było. Dobrze. Widzicie? Mamy kamienne mury. Z tej strony. Bardzo dobrze. No, a oni tutaj idą. Jest coraz więcej. A ja muszę jeszcze jedzenie dostarczyć. I to będzie problem. Dobra, idziemy. Pokonamy najpierw tych. No co za pizd... czy tak powiem. To się wytnie. Czekajcie, bo oni jeszcze tam poszli. No właśnie, pobiegli mi.
Muszę ich tutaj wykończyć. Skubańcy, patrzcie. No, już ładują w ten. W moje mury. Nie. Nie będzie tak łatwo, moi koledzy. Dobra. Nie wiem, czy czasem z tej strony też nie ma ich, wiecie. Bo jeszcze tutaj przychodzą. Nie wiem, czy tutaj czasem nie będzie tego Tobiego. A jest Tobi. Myślałem, że on wpadł ogólnie do wody i już go nie ma. Ale żyje, jesteś. Dobra, bądź tutaj. Jeszcze z tej strony też nadchodzą, więc wiecie. Nie, dobra, muszę się skupić na jedzeniu i nie mogę tutaj łazić tak, wiecie, ukradkiem gdzieś po kątach. Tutaj w sumie też jest, ale są 3 tylko, to jest za mało, ja nie potrzebuję 20. Może tędy, co? Dobra, są tu. Już, już, bierzemy. Bierzemy się za nie. Dobra, ile tutaj jest tego mięska? No niewiele, tego też trzeba będzie zabić. Dobra, i się teraz wyklują nowe, malutkie. O, widzicie? Poszły. Bardzo dobrze. Kogo my tu mamy? Ktoś tutaj przeszedł? Nie. Nie ma na razie. Na razie nie ma nikogo. A idą już, widzicie? Nowe serie. Dobra, dostarczmy te 15, co? Bo nie wiem, czy nam to starczy, czy nie. Jeszcze chciałem właśnie te mury zrobić tutaj. Więc nikogo na razie tutaj nie ma. Najgorzej, jak będą właśnie tutaj nadlatywać. Tego się boję najbardziej. Ojeju, co ja zrobiłem teraz? Dobra. Mięso. Dobra. I jeszcze mi wybudujcie tutaj. Bo wszystko jest drewniane, a ja nie chcę drewnianego. Aha, dobra. Wszyscy zajęci, okej. A czemu to jest otwarte, powiedzcie mi? Czy tego nie można w jakiś sposób zamknąć? A, bo to by trzeba było naprawić. To poczekajcie. Czy to ja w jakiś sposób na... Aha, nie mogę nic już, dobra. Bo oni budują. Okej. Byłem pewny, że tutaj coś można zrobić. Fajnie będzie można później budować wieżyczki. To mi się najbardziej też podoba w tym. Wieżyczki, ale już takie, słuchajcie, potężne. Patrzcie, ile ich jest tutaj. Kurde. Może ze snajperki? Dobra, jeszcze tych. Okej. O, lecą, widzicie? Trzeba ich wykończyć. Nie będzie łatwe. Ale musimy tam lecieć za nimi.
Aaaa, zginąłem. No dobra, widzimy się w tym samym miejscu. Za chwilkę. O kurczę, wszystko od początku. A jednak słuchajcie, nie od początku. Jakoś tutaj, nie wiem, tepło mnie. Myślałem, że będziemy musieli wszystko zaczynać od początku, a tutaj jednak od tego momentu. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bo nie muszę tego jeszcze raz wszystkiego powtarzać. Dobra, lecimy szybciutko po jedzenie. Tylko się boję teraz, że właśnie oni nas tutaj zaatakują. Ale z powietrza. O kurde, to jest ta a skąd oni się tu wzięli? Nie wiem, czy mi się czasem coś nie zbagowało, ale dobra. Na pewno trzeba to rozwalić. Na pewno trzeba gościa rozwalić. Skąd oni mi się tutaj wzięli, to ja nie wiem, słuchajcie. Czekajcie, bo wieżyczka leci do mnie. Czyli zaczynam jakby od początku, ale już mam tak jakby ułatwione tutaj, trochę rozbudowane. Bo jak sami widzicie... Czekajcie, bo jeszcze tu jest gdzieś kurde ten... A jest. Dobra, tego zabieramy. Zabierajcie go. No zabierajcie go. Dobra. I co, tylko dwóch tutaj było? Już nie pamiętam teraz. Chyba tak. A, tu jest jeszcze jeden, ucieka. Dobra. Z tego wszystkiego nawet nie zauważyłem, czy mam jakiś bystrzaków tam. Nie, nie mam. No właśnie, nie mam. Wszystko jest, tylko bystrzaków nie ma. Okej. Jeszcze ty. Dobra. To co nam zostało, żeby jeszcze mogli nam tutaj wybudować? Aha, tu. Dobra. Aha, nie mam. Nie mam już ludzików. No to dobra, to lecimy po nich jeszcze. Wy mi tu budujcie kamienne. I jeszcze będzie właśnie później można budować jakieś inne budynki, o ile pamiętam. Dobra, tutaj nikogo nie ma. To przelatujemy tu. Bo tutaj jest jeszcze trochę bystrzaków. Zabierajcie jeszcze tego. Kurde, tamto mięso mi zniknie. No właśnie. Źle to zrobiłem. Straciłem tylko mięso. Kawałki z takiego dużego tylko schodzi, niestety. Dobra, spadamy do bazy. Aczkolwiek odcinek nam się troszkę przedłużył przez ten mój zgon. Niepotrzebnie. No i co tam? Nie ma kamiennego? Czemu?
7 tylko. Co jeszcze możemy wybudować szybciutko? Dalej ten kamienny. Dobra, na razie chyba wszystko. Teraz musimy podejść do bazy, do nich tam, wiecie? Tak chyba zrobimy. Co to jest? Kurde, to może być dobre. Tylko ja się tu boję, kurde, ich zostawiać. No, patrzcie, już lezą. Ty chcesz iść, kolego. Jest nas za dużo. Dobra, to szuka. Aha, tam idą. Nie mają szans z nami, co? Jeszcze tu mięsko. Dam radę? Nie, nie zdążę. A ile? Tylko 7? To kiepsko. Dobra, idziemy do ich bazy. Spróbujemy coś zdziałać. Wow! Wiemy coś zdziałać. Okej. Tak, bo tutaj jest baza. O, i tu mamy jeszcze tych bez szaków. Jest bardzo dobrze. Zobaczymy, tylko chciałbym ich jeszcze tutaj chciałbym zabrać. Możecie go zabrać? Nie wiedziałem, że tu są jeszcze. O, a ci tutaj idą. Dobra, wracamy się. Na razie zostawmy ich tamtych. Dużo ich, 4 jeszcze dodatkowo. Nie wiem, czy ja ich tak tyle potrzebuję. Szkoda, że nie mam jedzenia. Malutko. Gdzie są chłopaki? Coś mogę jeszcze wybudować? Dobra, jeszcze ten mur. Dobra. A, out of food. No właśnie, tak myślałem, że nic z tego nie będzie. Że musimy jednak po to jedzenie. No ale nie łaźcie mi z tymi. Czekajcie, bo ja tutaj słyszę tutaj kogoś.
Gdzie są moi chłopaki w ogóle? Bez sensu. Gdzie oni są? Zostaw tego tutaj. No i trzeba zerknąć, bo gdzieś ewidentnie jeszcze strzelają. Tylko nie wiem z której strony. Tu? Nie. No muszę jeszcze po te jedzenie, słuchajcie, gdzieś... Znaczy gdzieś, no w tamto miejsce muszę jeszcze raz tutaj polecieć, bo... Bez tego nie damy rady. Dobra. Co, tylko jeden tu został? Serio? No ale zabieraj. Dobra, i teraz musimy poczekać, aż one, no właśnie, aż one się wyhodują. No niedobrze. Dobra, to może wykończymy tych. Słuchajcie, już jest odcinek 37. Tak mam sobie na liczniku 37 minut, więc ja myślę, że tutaj zakończę. Jeszcze tylko zbiorę sobie 20 jedzenia i skończymy sobie. Dobra. Tak, no nic, w następnym odcinku po prostu skończymy tą misję, tak zrobię. Także ja za wam dzisiaj wam dziękuję i trzymajcie się, do następnego, cześć.